Szanowni Państwo, dzisiaj witam serdecznie wszystkich Państwa zgromadzonych, witam wszystkie media, witam mieszkańców i mieszkanki. Dzisiaj ważny dzień na mapie nie tylko naszego miasta, ale także naszego kraju, ponieważ dzięki współpracy z naszymi wspaniałymi przyjaciółmi możemy dzisiaj otworzyć Zielony Punkt. Zielony Punkt, który będzie pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce, inicjatywą, która będzie służyła mieszkańcom naszego miasta i naszego regionu, która będzie pomagała nam wszystkim zrozumieć, dlaczego powinniśmy bardziej oszczędzać, bardziej rozsądnie podchodzić do pieniędzy, które wydajemy na co dzień, i będziemy pokazywać, jak w sposób bardziej właśnie ekonomiczny, ale też ekologiczny zarządzać naszym domem, mieszkaniem, naszym budżetem, tak żebyśmy wszyscy, szanując środowisko, szanowali także nasz budżet domowy, nasz budżet firmy, nasz budżet instytucji, wspólnoty, spółdzielni itd., itd. Szanowni Państwo, Zielony Punkt to miejsce także o tyle wyjątkowe, że powstało dzięki wsparciu społecznemu. Miasto udziela tylko tego pomieszczenia, tego lokalu, ale kreatorami tej inicjatywy są nasi partnerzy, instytucje wspierające. I dlatego ja przeczytam, żeby nikogo nie pomylić. Chciałbym bardzo serdecznie powitać panią dyrektor Fundacji imienia Heinricha Bella, z którą ja mam przyjemność współpracować już od dawna, już nie pamiętam ile lat, ale bardzo cenię sobie tę współpracę. Witam panią dyrektor Irenę Hanfield. Ja nie znam niemieckiego, więc wolałem przeczytać pani dyrektor. Bardzo przepraszam za to. Witam także pana dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, pana Pawła Kądzielę. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Jesteśmy tutaj także z panią pełnomocniczką do spraw zrównoważonego rozwoju miasta i zielonej modernizacji. Najdłuższa nazwa na świecie. Panią Beatą Maciejewską, której teraz oddam głos, ale chciałbym jeszcze bardzo serdecznie powitać panów radnych, którzy dzisiaj także przybyli na nasze spotkanie, którzy myślę, że też bardzo się przyczynili do tego, żeby dzisiaj się tutaj spotkać na zielono. Bardzo serdecznie witam jeszcze pana prezydenta również. Oddaję pani pełnomocniczce głos. Bardzo dziękuję. Chciałabym także podwitać jeszcze pana Tomasza Kellera z Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Zapraszamy też do nas. Chciałabym podziękować także Wydziałowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej reprezentowanemu tutaj i powiedzieć, że Zielony Punkt jest rzeczywiście takim miejscem, którym mamy nadzieję wytwarzać dużo zielonej energii. Mamy nadzieję, że będziemy mogli z ofertą Zielonego Punktu dotrzeć zarówno do tych osób, które chcą zainwestować w odnawialne źródła energii, bo tutaj się już pojawiały takie pytania, ale także do tych osób, dla których ważna będzie oszczędność 20, 30, 50 zł miesięcznie. Panie, które będą pracowały w punkcie, które skromnie tam stoją, ale mam nadzieję, że także jedna z pań, pani Beata Jocz, opowie o tym, jak sobie tę pracę wyobrażamy. Już rozpoczęliśmy kontaktowanie się i z mieszkańcami, i ze wspólnotami mieszkaniowymi, spółdzielniami i tak dalej, więc mamy nadzieję, że będzie to miejsce, dzięki któremu mieszkańcy Słupska i mieszkanki odczują na własnej skórze, że to jest wartościowe, cenne, że poprawił się ich także stan ich kieszeni, stan środowiska i że w mieście jest po prostu lepsza jakość życia. To jest naszym celem. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani pełnomocnik. Oddam teraz głos pani dyrektor Fundacji imienia Heinricha Bella. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, witam serdecznie w imieniu Fundacji imienia Heinricha Bella. Muszę przepraszać, że muszę przeczytać właśnie moje przemówienie, bo oraz polski język jest dla mnie obcy, także trudno tak ładnie i pięknie, swobodnie mówić jak pan prezydent. Mówi pani na pewno po polsku ładniej niż ja po niemiecku. Bardzo dziękuję. No staram się. Z wielkim zainteresowaniem śledzimy zmiany zachodzące w Słupsku, inicjowane przez pana prezydenta i zespół osób z nim współpracujących. Kibicujemy państwu gorąco w zielonej modernizacji miasta.
Z wielką radością i prawdziwą przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie do wsparcia tego innowacyjnego projektu. Fundacja imienia Henryka Bela jest obecna w Polsce ponad 12 lat. Jako Zielona Fundacja Polityczna w naszych projektach wspieramy tematy partycypacji społecznej i zaangażowania obywatelskiego. Z jednym z głównych obszarów naszego zainteresowania jest globalna polityka energetyczna i klimatu. W naszych dyskusjach skupiamy się na prezentowaniu szans, jakie daje nam energia odnawialna, a więc bezpieczeństwo poprzez uniezależnienie się dzięki samodzielnej produkcji energii, większa rentowność, promocja zdrowia i zdrowego trybu życia, nie mówiąc już o ochronie naszego cennego środowiska. Zielony Punkt jest projektem, w którym odnajdujemy główne priorytety naszego działania, doradztwo w dziedzinie efektywności energetycznej, możliwości praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii odnawialnych z naciskiem na zaangażowanie społeczne oraz zasady równych szans. Wierzę, że Zielony Punkt stanie się przestrzenią ożywionej dyskusji o nowoczesnej zielonej energetyki. W otworzonym punkcie zostały stworzone zielone miejsca pracy. Jest to idea, którą staramy się też proponować także cyklu debat organizowanych wspólnie z Fundacją Strefą Zieleni w różnych miastach w Polsce. Chciałabym Państwa serdecznie też zaprosić do udziału w debacie, która odbędzie się w dniu dzisiejszym o godzinie 13. Dyskusja dotyczyć będzie właśnie możliwości wzrostu zatrudnienia dzięki rozwojowi odnawialnych źródeł energii. Mamy nadzieję, że na Państwa udział. Bardzo dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor. Dziękujemy bardzo. A te nowe miejsca pracy zostały stworzone przy wsparciu oczywiście Powiatowego Urzędu Pracy. Jest z nami Pan Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, któremu oddam głos i serdecznie jeszcze raz dziękujemy za to wsparcie. Liczymy na więcej. Oczywiście. Im więcej mieszkańców Słupska zatrudnionych, tym lepiej dla nas wszystkich. Tak, dokładnie. O idei tego punktu już zostało dużo powiedziane. Ja tylko powiem, że bardzo cieszymy się, że to właśnie osoby zarejestrowane w naszym urzędzie, czyli osoby bezrobotne, mogły znaleźć tutaj pracę i to nasze wsparcie finansowe bardzo chętnie żeśmy udostępnili. Jeżeli tylko ratusz do nas zgłosił się, odpowiedzieliśmy na to od razu i te 5 osób, które zostały tutaj zatrudnionych, myślę, że to będzie początek tych zielonych miejsc pracy, które w Słupsku w najbliższym czasie będą tworzone. Myślę, że przy współudziału także naszego urzędu, Powiatowego Urzędu Pracy. Dziękuję. Dziękuję Panie Dyrektorze. Jak Państwu powiem, że bardzo doceniam tę współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy. Myślę, że ta współpraca jest coraz bliższa, także w ratuszu wyznaczona osoba, która zajmuje się bezrobociem. Do tej pory to nie funkcjonowało w ten sposób, więc razem będziemy robili wszystko, żeby to bezrobocie zmniejszać, a jeśli jeszcze to te osoby będą zatrudnione przy zielonych miejscach pracy, to już w ogóle Mistrzostwo Świata. Więc bardzo serdecznie dziękuję, bardzo to doceniam. Dziękuję Państwu. Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Strona pozarządowa, dzięki której tutaj także jesteśmy. Tak jest. Ja również bardzo się cieszę, że to dzisiejsze wydarzenie ma miejsce, że ta zielona energia, ta ekologia jest coraz bardziej popularna i przechodzimy od słów do czynów ciągle w naszym mieście, jak to widać. Także mamy nadzieję, że ten zielony punkt przyczyni się do znacznego wzrostu zainteresowania samą tematyką, jak i później też zmniejszenia kosztów w ogóle zużycia energii elektrycznej, bo teraz one są ogromne. Także bardzo się cieszymy. Jeszcze raz dziękujemy za współpracę. Dziękuję Panu bardzo. A teraz główne aktorki tego wydarzenia, te, które będą zazieleniały nasze miasto i te, które będą dbały o to, żeby ten zielony punkt funkcjonował, bo to jest, rozumiem, forma testu. Sprawdzimy, czy ten punkt się przyjmie. Ja marzę o tym oczywiście i trzymam kciuki, żeby się przyjął, ale on się nie przyjmie bez zaangażowania osób zatrudnionych. 4 pełne energii panie, 5 już, 5 pań pełnych energii, które zaraz wyjdą na miasto, zaczną rozmawiać z mieszkańcami, z mieszkankami, ze spółdzielniami, wspólnotami, firmami, nami wszystkimi. Oddaję Pani głos. Witam. Co zamierzacie Państwa robić? Jaka to będzie rewolucja? Wielka rewolucja. Beata Jocz, jedna z ekodoradczyń, rozpoczynająca pracę w punkcie stacjonarnym.
Codziennie od 9 do godziny 17, od poniedziałku do piątku, czekamy na wszystkich mieszkańców Słupska. Będziemy doradzać, będziemy promować oszczędność energii elektrycznej, energii cieplnej, a przede wszystkim, a przez to ekologiczne podejście do życia. W jaki sposób będziemy do tego podchodzić? Ja zawsze mówię, że każda oszczędność rodzi się w głowie i w naszych codziennych nawykach. I będziemy taką encyklopedią, która będzie mówić i raz jeszcze mówić, jak należy oszczędzać, w jaki sposób oszczędzać, a przez to, w jaki sposób zaoszczędzić kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset złotych w ciągu roku w naszych własnych kieszeniach. Każdy potrzebuje oszczędności, począwszy od przeciętnego Kowalskiego, właśnie, do dużego, na dużym przedsiębiorcy kończąc. Także proszę Państwa, ja powiem tak, warto przyjść do Zielonego Punktu, warto posłuchać, co mamy zaproponowania, warto oszczędzać, warto żyć ekologicznie. Już dzisiaj jesteśmy umówieni z kilkudziesięcioma wspólnotami. Będziemy się spotykać i będziemy promować, doradzać, jak żyć oszczędnie, jak oszczędzać energię. I ja przez to własne pieniądze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Trzymamy kciuki. Powodzenia. Będzie dobrze. Czy macie Państwo pytania do nas? Nie ma pytań, wszyscy oszołomieni sukcesem. Dziękuję za rok. Zobaczymy za rok. Właśnie. I za rok zapraszam Państwa, podsumujemy, jak funkcjonuje Zielony Punkt. Proszę. Po czynach poznacie, jak to się sprawdziło. Trzymajmy wszyscy kciuki, bo wszyscy na tym zyskamy. Jeśli będzie sukces Zielonego Punktu, pierwszego w Polsce, to będzie to nasz wspólny sukces. Bardzo serdecznie jeszcze Państwu dziękuję raz za wsparcie. Dziękuję Pani pełnomocnicy, dziękuję radnym, dziękuję. To tak? To razem naciskamy. Za mało się jest! Brawo! Zielone światło, to zawiarne źródeł energii z panelu fotowoltaicznego. Da się. Zielone światło do Zielonego Punktu.